Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko 47-letniej Annie Trzy. Podejrzana jest o zabójstwo Stanisława M. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w nocy z 1 na 2 lipca 2019 roku w jednym z mieszkań na terenie Kiełczowa miało miejsce spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyła podejrzana Anna Trzy, pokrzywdzony Stanisław M. oraz inne osoby. W trakcie spotkania uczestnicy spożywali alkohol. W pewnym momencie Anna Trzy chwyciła za nóż, którym zadała pokrzywdzonemu co najmniej 2 ciosy nożem w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Prokurator, który dokonywał oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczył nóż, którego ostrze posiadało długość 12 cm, a także podjął decyzję o skierowaniu ciała pokrzywdzonego do Zakładu Medycyny Sądowej celem wykonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Jak wynika z ustaleń, wstępnych ustaleń opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci co najmniej 2 ran kłutych okolice klatki piersiowej, które doprowadziły do uszkodzenia wątroby, kreski poprzecznicy, które w następstwie doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonego i jego zgonu. Podejrzana została zatrzymana na miejscu zdarzenia i doprowadzona do prokuratury. Tam usłyszała zarzut zabójstwa. Częściowo przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, a następnie skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła złożenia wyjaśnień. Prokurator z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowy areszt wobec podejrzanej na okres 3 miesięcy. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury, przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowy areszt wobec Anny Trzy na okres 3 miesięcy do 30 września 2019 roku. Podejrzanej grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.